Siemano wszystkim, z tej strony Rezu, a to jest kolejny odcinek z serwera Rawiał. Dawno mnie nie było, ogólnie, czy ogólnie, no może i byłem, ale dawno nie było odcinka z Rawi, bo nie mogłem sobie pasów przypomnieć, nie wiem czemu, jakieś tak, nie wiem, zwalnąłem sobie jakieś beznadziejne pasy i dopiero teraz sobie przypomniałem. I tak, co mam tutaj za questa? Drugie wezwanie. Udaj się do strażnika miejskiego, aby dowiedzieć się. No dobra, więc przejdziemy się do tego strażnika i zobaczymy, co on tam od nas chce. Dobra, jest i strażnik miejski. No dawaj, ziomek. Jak chcecie, to możecie sobie tutaj przeczytać, jak nie będę czytał. Za wykonanie misji otrzymasz 3K doświadczenia, 17K i duża porcja herbaty ziołowej. Okej, okay. Co mam do zrobienia? Mam do zrobienia zabić 10 głodnych dzików, które niszczą uprawy rolne wieśniaków. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj jest nasza tarcza, no, którą od niego właśnie dostaliśmy. I tak. Dobra, wiecie co? Może najpierw trochę poekspimy. Zobaczymy, jak tutaj exp leci. Dawno tutaj nie grałem. Mikstura życia. No, exp zbyt hardkorowy nie jest, ale nie wiem, czy się te dziki respią. Można jakoś to sprawdzić? Nie, nie można. Kurde, no tutaj gdzieś... Tu są dziki, czerwony, czyli głodne też gdzieś tu powinny być. Tylko, że tędy nie zejdę, muszę iść naokoło. Ale dobra, jakoś to zrobię, tego questa. Zwykłe dziki. Tu jest głodny? Nie, to jest czerwony. Tam też jest głodny czerwony. Metin bitwy, ale metka bitwy nie sklepiemy zapewne. Jesteśmy jeszcze zbyt lamerscy. Odpalmy sobie skille. Zobaczymy, jak tutaj śmiga exp. A, głodne szare wilki też biorę. Wyżej się wyłożę. Niedźwiedzie. Niebieskie. Możemy bić. Ładnie leci exp. Tam zlurałem jakieś beznadziejne mowy, dlatego nic nie poleciało. Dwa inta. Dwa inta, jeden wita na wódku. Dobra. Nie no, kusi mnie, żeby tego metka zbić, ale... Nie, metka nie dam rady zbić. Tego... Znaczy, no dam radę, ale będę go bił godzinę. Bez sensu, według mnie. Już lepiej sobie tutaj te moby chwilę poklepać. Teraz postaram się, żeby odcinki były jednak troszkę dłuższe, bo mam nowego kompa, jednak to renderowanie jest wiele szybsze. Od dzików. Dobra, czyli dziki też muszę bić, bo muszę orzech. Czy tam pestkę brzoskwini, czy orzech? Nie wiem, pestka brzoskwini to było chyba na pelu, tutaj jest orzech. A i dobra, i pakujemy w ostrze punkcik. O, jest i głodny dzik przy okazji. Nie zauważyłem nawet. O, trochę mi HP zeszło. No dobra, ogarnęło się jakoś. Srebrny dzwon, może jakaś inta? No, łuk niepotrzebny, ale w tym. Nie, tylko jakieś mistyki. O, znowu głodne dziki. Sobie je też sklepiemy. Tu są czerwone, tu też czerwone. Zwykłe dziki muszę bić, żeby właśnie wydropić te... Orzech, chyba to jest orzech. Tak, zdobądź orzech. Żeby ten orzech wydropić dla tej handlarki, bodajże. No z świni.
Nie wiem, czy to się opłaca to zbierać, bo jeszcze nie znam tego serwera na tyle. O, jestem na głodne dziki. Ładnie się respią, ładnie. O, pakujemy sobie wintę. I tak jak mówiłem, odcinki będą tak 20-25 minut, tak plus minus, około. Zależy, jak będzie coś co do roboty, żeby was nie zanudzać. No i będą dodawane w miarę często. Nie lubię nagrywać, jak ktoś jest w domu, dlatego rzadko nagrywam, bo po prostu nie umiem nagrywać, jak ktoś jest w domu. Dziwnie, tak ktoś siedzi w drugim pokoju, a ja nagrywam. Ale no dobra, mniejsza z tym. Inta, czy inta. Głodny dziki, jeszcze jeden mi jest potrzebny. No jakiś koleś jeździ. Dwóch. Jest tu gdzieś ten głodny dzik. Z tego co widziałem, to tutaj się respi. Tutaj nie. Te kolesie łowią. Głodny dzik. Czerwony. Jest głodny. Okej. Okay. Będzie quest zaliczony. Ten jest dzik goni. No zgin. Dobra, ale niestety nie udało się tego orzecha wyrobić. Na pewno z dzików to dropi? Orzech od dzików, no. Dobra, sklepmy to. Akurat będzie level 9. U, nie wiem czy na tym wystoję. Dobra, wystoję, mogę wziąć jeszcze tamto. Trzeci punkcik dajemy. Wita. Oj. Ale mnie zdjęli. No dobra, mniejsza z tym. Wstajemy szybciutko. Odpalamy ostrze. I mścimy się na nich. Okej, udało ci się zabić 10 głodnych dzików. No spoko. Dobra, jeszcze sklepię tutaj te dziki, może akurat dropnie ten orzech. Będzie zarazem wykonany i ten quest. Nie, dropnął, o akurat. Dobra, więc idziemy oddać te questy. Te questy na początku gry są nudne, ale opłaca się je robić, bo dostaje się właśnie te herbaty, które nam tam dają. Jakieś tam bony, bo można to bonami nazwać, nie wiem, że jakiś haps na zawsze się dostaje, ileś tam HP, ileś tam do biegania, do szybkości ataku, szybkości ruchu, coś tam, ileś HP, nie wiem. No wiem, że się dostaje, więc opłaca się robić te misje. Dobra. Ale mnie przycięło z deka. Dobra, już się chyba ogarnęło. Gdzie jest ten strażnik miejski? Tutaj jest chłopak. O tutaj. Okej. Okay. Zobaczymy, co dostaniemy ciekawego. Znaczy, no pisało, co dostaniemy, ale... Cieszę się, że dałeś radę. O, szybkość ataku wzrasta o 2. Czyli mamy o 2, szybciej o 2 bijemy. Na zawsze, tego bomby nie da się zdjąć. No tutaj mamy kolejnego questa. Co musimy zrobić? 3 książki. Odejść do handlarki różności, zapytać książkę uzbrojenia dla jej ojca handlarza zbrojami. No spoko, akurat oddamy jej ten orzech. Ale tu jest ludu. Jezu, i tu jest sklepu. Aż mi loguje, mogłem na innym hasie zalogować. No, mogę na innym hasie zalogować, bo aż mam lagi. Jej miałem oddać ten orzech? Nie, to nie jej. Czekajcie chwilkę, ja się tutaj przeloguję chyba. Tu jest tyle bydła, że aż mnie przylagowywuje momentami. Wejdziemy sobie na H3, H4.
Sorki. Okej. Okej, okej, okej. 57 minut rozegrane. No, tutaj jest elegancko. Płynnie gra chodzi. Ojeju, jeju. Do Jonacha mieliśmy ten orzech przynieść. Czy znalazłeś dla mnie dostarcz pustą butelkę? I teraz pustą butelkę do handlary trzeba zanieść. Na odwrót to wszystko. Pusta butelka z świni. Trzy zmianki mamy, ale to na razie się nie opłaca wykorzystywać. Tyle ludzi gra na tej rawi, że to jest masakra. Ja już się boję, co będzie na późniejszych levelach. Nic nie będzie dało się ubić, żadnego metka ani nic. Słudzy, chwalimy miasto, książka o uzbrojeniu, okej. Więc idziemy do handlarza zbrojami. Zbrojami. Dobra. Budda. A, to jest ta. Myślałem, że tarcza, a tutaj się tak nazywa zbroja. Zamiast misia to jest Budda. Dwa w inter pakujemy. No i spoczko. Nie mamy już questów. Idziemy wyekspić trochę. Okej. Okay. Trzeba trochę wyekspić, bo się nie brałem za grę dawno. Tutaj już kolesie hematy cisną. No dobry zarobek wam powiem, że na hematach jest ładnie. Ale to jest tyle ludzi, że muszę się przejść gdzieś dalej, jak chcę coś wyekspić, bo naprawdę nie dam rady. Zamknę tą mapę. Nie znam mapy Jinno, jak już kiedyś tam chyba wspominałem. Nie znam kompletnie mapy Jinno. Z powrotu. Okej. Okay. Z powrotu się przyda. Ja nie wiem, gdzie by tu moby bić. Trzeba... Nie znam tej mapy kompletnie. O, tam są niedźwiedzie, widzę. Mam dalej ustawione. O, mam 64k. Nie jest tak najgorzej. Dobra, jeszcze mamy troszeczkę czasu. Ojej, tu jest Tigris. Jego się trzeba trochę bać na takim levelu. Znaczy, może i nie na takim levelu, ale z takim EQ. Bo nawet na pierwszym idzie go ubić, jak się ma dziewiątki. Nawet nie dziewiątki, szóstki. EQ. Ale ja niestety nie mam, jestem biedny. Rzuć niedźwiedzia, o, elegancko. Się przyda. Bo z tego co pamiętam, to tutaj za któregoś byloga się dostaje zbroję na 18 plus 7. I ten, no i na 8 tam trzeba chyba ornamenty, a jak ten, jak spali. Zazwyczaj bodziem robiłem, bo się bodzie tam za questy chyba dostaje, czy tam schematów. I tam bodzie nie są takie, no ciekawe czy bot, czy nie. Zwój powrotu, futro wilka, zwój powrotu, nie, gizarmy nie chcę, mikstury dwie, to się przyda, na pewno, mikstur nigdy za wiele, zaraz 10 level. Dzisiaj taki odcinek bez cięć, bo chciałem trochę pogadać o tym, dlaczego nie było odcinków i w ogóle, ale okej, okay. Później się będą bardziej ogarnięte. Dobra, nie będę wam później pokazywał całych level upów, bo to będzie bez sensu, za długo będzie to trwać. Jest level up 10, pakujemy ostrze, mamy jakiś quest, mamy, bo widzę tutaj na mapce. Rzuć niedźwiedzia z plusem, też mogę sobie wziąć, nie zaszkodzi mi. Nie wiem czy na dobrej rozdziałce nagrywam. Nagrywam na 1280 na 720, co z tego co zdążyłem się zorientować to jest HD, które YouTube obsługuje właśnie w takiej rozdzielczości HD, więc powinno być dobrze. No super frajerze. Czerwone ubranie. Jakiś bomb. Nie, tu pierdolę. Inta. Frajer będzie miksu? Nie, chyba nie. No dobra, mniejsza z nim. Bijemy te moby.
Dzisiaj odcinek taki trochę nudniejszy, no bo no, patrzeć się na pizganie mobów i słuchać mojej gadki, w sumie beznadziejnej gadki, bo nie potrafię tak za dobrze, no nie potrafię gadać sam do siebie. Budda to jest ta misia, kurde, cały czas się mylę, są inaczej te zbroje ponazywane i się mylę. Sztylet kobry, futro wilka z plusem. Dobra. Mamy potów, nie mamy już dużo potów, to lecimy do miasta oblukać, jak tam idzie. Znaczy, jakiego tam mamy questa do wykonania. I zobaczymy. Ale ludzi. Kurde, tylko dwa channele są otwarte. Do tego tyle bydła jest. To jest tylko H1 i H4. No, na tej robi to bydła, da. Czekają, czy na stronie da się sprawdzić, ile ludzi gra. Bo nie przesadzając z... Nie wiem, może z 5K, jak nie więcej gra bez przerwy. Nawet po nocach jest od 1500 do 2K online. Bo byłem. Sprawdzałem. Nawet jakby się chciało podropić w nocy, to się nie da, bo 2000 osób pomyśli tak samo jak ty, że o, podropię sobie w nocy, no i w sumie gówno zrobisz. Ani w dzień, ani w nocy jest ciężko podropić. Bo tak 23, tak do 5 rano jest tyle ludzi, że no nie da się nic zrobić. Wezmę sobie pota. O, 35 niebieskich dużych potów. Ładnie, ładnie, ładnie. Odcinek już trwa 17 minut. I zaraz będziemy kończyć po tej misji. No bo nie ma sensu was zanudzać. Jak wbije jakiś konkretniejszy level, to dopiero się gra zacznie. Ojej, nie zapamiętałem. Kanapkę. Nie zwróciłem na to uwagi. Kanapkę, wędlinę, coś tam. Może, nie wiem, tylko rzuciłem okiem. Wiem, że wędlina była. Tu jakieś PvP widzę. Kanapkę. Z wędliną mocne piwo, to tak, no. Trafiłem. Dobra, więc trochę questów już dzisiaj wykonaliśmy, wbiliśmy. W lewla za dużo nie wbiliśmy, ale zawsze coś. Ile już tutaj mamy przelicznik na ostrze? 1 obrażeń do PZ, 15,2 do ataku. No spoczko. A więc no co, no dzisiaj taki nudniejszy odcinek, jak już mówiłem. Wiele nudniejszy. Czy widziałem, czy gdzieś tu i sam pisał? Nie. Masuje pompa, tylko napisał. Dobra, spoko. Więc ja będę się żegnał z wami. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Z Ravi i nie tylko z Ravi. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.